Ja bym powiedział, że to jest performance kontrolowany. Czyli trzymam się scenariusza bardzo mocno, ponieważ poświęciliśmy temu scenariuszowi mnóstwo czasu, mnóstwo energii, wielu mądrych ludzi, jak na przykład Edward Żebrowski, Wojciech Marczewski, Andrzej Wajda, towarzyszyło nam w procesie tego pisania tego scenariusza i dawało nam wiele mądrych rad, z których skorzystaliśmy. Dlatego poszliśmy najpierw do studia Wajdy, do szkoły, no a potem podjęliśmy się tego zadania. Żeby zrobić film, a nie jakiś nieudany eksperyment. A na eksperyment sobie oczywiście pozwalamy. Pozwalamy sobie na tyle, na ile nam to dają nam to aktorzy, na ile potrafimy stworzyć w tym filmie sytuacje, które pozwalają im funkcjonować, rozkwitać w ramach tego eksperymentu, kiedy to się samo zaczyna dziać, a nie, że to jest popychane, kreowane i wskazywane. No, na te momenty czaimy się z wielką uwagą. Czekamy na te momenty, próbujemy je złapać, próbujemy je znaleźć i kiedy one się zdarzają, a zdarzały się takie momenty, jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi. Ten eksperyment polegał raczej na takim ciągłym negocjowaniu, ciągłej rozmowie i ciągłym testowaniu, jak się zachowują poszczególne elementy twórczości Oscara po przejściu w pole filmu, jakie znaczenia one zyskują, jakie emocje, jakie funkcje dramaturgiczne, czy czasami niektóre te elementy traciły kompletnie wymiar twórczości Oscara, stawały się czymś innym. Jest to jeden z moich portretowych projektów. Po prostu, jak to się wszystko uda szczęśliwie doprowadzić do końca, no to myślę, że najbardziej podekscytowaną osobą oglądającą te rzeczy będę ja. Oscar w tym, co robi, jest często sam. To już oczywiście pytanie do Oscara. Nie wiem, na ile czuje się czasami samotny, ale też ja mu tego w jakimś sensie zazdroszczę, że jest samodzielny. Znaczy, że on coś widzi, coś go inspiruje, on to przetwarza i coś z tym robi. A ja jako aktor w takiej formie, w jakiej pracuję, nie mam takiej możliwości, nie mam tej samodzielności. Ja potrzebuję tej grupy. Oczywiście to ma też właśnie tą cudowną stronę, że ja zawsze jestem w grupie, ja zawsze jestem wśród ludzi i myślę, że to wspólne działanie, wspólna siła, którą jakoś wspieramy, wzajemne inspirowanie się jest czymś, z czego ja nie chciałabym zrezygnować, ale myślę, że czasami brakuje mi tej samodzielności, tego, że coś się dzieje, że czymś mnie atakuje rzeczywistość i chciałabym móc to natychmiast na coś przetworzyć, a jedyne, co mogę zrobić, to starać się to zapamiętać, gdzieś przechować i wykorzystać w odpowiednim momencie. To bywa trudne. Jest to niezwykłe, tak, że tyle osób wspólnie, bardzo, bardzo twórczo, w jedną stronę popycha coś. Do tej pory zawsze raczej był to dla mnie przedmiot, no, najdelikatniej mówiąc, wątpliwości. Ten film, który jest również pewnego rodzaju wypowiedzią z gatunku teorii sztuki, to znaczy jakby jaka jest jej funkcja, jak istnieje, jak jest stosunek twórcy do tego, co robi, no to jest, myślę, jakąś dodatkową wartością tego filmu. Natomiast to nie jest film, który by miał wyłącznie coś o czymś, nie wiem, pouczać i informować. Jest to naprawdę, myślę, bardzo, bardzo, bardzo dobry, ciekawy scenariusz i myślę, że taki ten film też będzie. Gdzieś tam liczymy na to, tak, że ta zaniedbana, po macoszemu traktowana najniżej w hierarchii sztuka wizualna, no gdzieś tam zyska, tak, i ktoś czegoś o niej dowie. Od początku myślę, że dla nas było ważnym argumentem to, że
Jeżeli chodzi o polską kinematografię, to jest niesfilmowany ciągle świat. Interesuje nas kino. Kino, czyli mocni bohaterowie, mocne historie i emocje, ale oczywiście emocje silnie związane z wizualnością. Używamy wizualności, myślę, że bardziej niż inne polskie filmy. I w sposób, myślę, bardziej świadomy, bardziej strategiczny, ale ta wizualność, bardzo oryginalna wizualność, którą mamy w naszym filmie, jest podporządkowana właśnie temu, co chcemy powiedzieć. Historia nie istnieje autonomicznie. Sztuka mnie jakby w ogóle jakby interesuje, jest jakimś takim moim tematem, no więc przyjemnie, kiedy jakby mogę opowiedzieć czy dotknąć jakby sprawy, która jest mi bliska i nawet miałem szansę w jakimś sensie wykonać jedno, nazwijmy to, z dzieł, które w tym filmie się pojawia, czyli jakby zagrałem ręką najdroższego. No. Myślę, że w galerzystce jest wielka tęsknota, ale to nie jest tęsknota za byciem artystką. Ona nie chciałaby się, nie wiem, zamienić z Oskarem, ona nie chciałaby sama tworzyć. Myślę, że ona chciałaby być bliżej, chciałaby być najbliżej, jak się tylko da. I dla niej uosobieniem i sztuki, i tego, za czym tęskni, i tego, czego by pragnęła, jest Oskar. Ale jest nieosiągalny w takim wymiarze, w jakim ona by chciała, jest dla niej nieosiągalny i myślę, że to jest gdzieś tam największa tragedia tej postaci. Kino to jest człowiek. Człowiek to są emocje. I to jest jedyna formuła, do której się stosujemy, realizując ten film. To jest nasza najbardziej podstawowa potrzeba w tym naszym projekcie.